Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Boże Narodzenie w tradycji chrześcijańskiej. Jak radzić sobie ze świątecznym przejedzeniem? Czego dębiczanie życzą sobie z okazji świąt Bożego Narodzenia? Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze i najbardziej kolorowe święta w roku. Upamiętniają narodziny Jezusa Chrystusa. W tym radosnym czasie w gronie rodziny, przy wspólnych śpiewanych kolędach i wigilijnych potrawach świętujemy przyjście na świat Zbawiciela. Wigilia i święta to wyjątkowy czas, który spędzamy w gronie najbliższych, kojarzący się z szopką pachnącą choinką i prezentami. Symbolika świąt jest magiczna. Śpiewanie kolęd, pasterka, pięknie przystrojone domy i pyszne wigilijne potrawy. To obrazy, które każde dziecko zapamiętuje na całe życie. Polacy szczególnie kochają Boże Narodzenie, chociaż w ostatnich latach święta stały się bardzo komercyjne, a mniej duchowe i rodzinne. Przygotowania są potrzebne, ważne, bo że jest dom pięknie przybrany, jest piękna choinka, piękna szopka pod choinką, jakieś tam skromne prezenty, nieskromne w sensie jakiejś wielkości, ale takie stosowne prezenty, to wszystko jest bardzo miłe i to powoduje, że te święta przeżywamy jeszcze radośniej. Ale musimy pamiętać, że my jako ludzie wierzący musimy położyć akcent na tym, co się wydarzyło. Jednak jak podkreśla ksiądz prałat Ryszard Piasecki, dla katolików najistotniejszy jest ten wymiar religijny, związany z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Syn Boży, Jezus Chrystus stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem bardzo prozaicznie, tak jak na ówczesne warunki, tam panujące. Był ubogi, narodził się ubogo w jakiejś jaskini, prawda? My to określamy stajenka, to była raczej jakiejś takiej jaskini, prawda? Bo to tam jest raczej znane. Narodził się w ubóstwie, bez wielkich fanfar, bez wielkiego oznajmiania. Przyszedł niepostrzeżenie, bo Bóg jest skromny. Bóg jest skromny i dlatego ta skromność została w tym Bożym Narodzeniu podkreślona. Pamiętajmy także o duchowym wymiarze Bożego Narodzenia. Postać człowieczą, ludzką przyjął Bóg po to, by zbawić człowieka przez to, żeby go nauczyć tej prawdziwej, głębokiej miłości. Nie tej powierzchownej, nie tej zmysłowej, nie tej doznaniowej, nie tej opartej o własne ego, ale miłości szerokiej, której to miłości życzę wszystkim odbiorcom waszej telewizji. Święta Bożego Narodzenia to także czas, w którym nikt nie powinien być samotny. Nie zapominajmy o osobach, które spędzają Wigilię bez rodziny i przyjaciół, a także o naszych bliskich, których już z nami nie ma na tym świecie. Wykorzystajmy ten świąteczny czas na odpoczynek, ale także na zadumę, refleksję i wzajemną życzliwość w ten jedyny, wyjątkowy i magiczny okres w roku. Wigilia, święto oraz suto zastawiony stół kusi pysznymi daniami, a pogoda wcale nie zachęca do spacerów. Co zrobić, żeby ze świątecznego przejedzenia nie przypłacić przykrymi dolegliwościami? Sprawdzali reporterzy naszej telewizji. Czas świąteczny, wspólne biesiadowanie przy stole to prawdziwe wyzwanie dla naszej wątroby. Przejedzenie, choć często kończy się tylko bólem brzucha, wzdęciami, może mieć również poważniejsze skutki. Ostre dyżury mają w okresie świątecznym bardzo dużo pracy. Trafiają tam osoby, które z powodu nadmiaru jedzenia i picia cierpią na dolegliwości ze strony serca, układu krwionośnego czy wątroby. Warto więc zaopatrzyć się w aptece w odpowiednie specyfiki. Pacjenci, oczywiście ci, którzy stosują duże ilości leków, którzy mają obciążoną wątrobę, są po przejściach chorobowych, stanach zapalnych wątroby, oni z reguły systematycznie stosują leki przepisane na receptę przez lekarza. Stosują także preparaty roślinne dostępne bez recepty, regenerujące wątrobę. I to jest jakby jedna grupa leków działających korzystnie na wątrobę, czyli regenerujących komórki wątroby. Natomiast druga grupa preparatów to roślinne preparaty dostępne bez recepty, które poprawiają trawienie, które poprawiają przemianę materii. Do potraw wigilijnych dodajmy też przyprawy, które w znacznym stopniu złagodzą objawy przejedzenia. Należą do nich przede wszystkim kminek i majeranek, a także kurkuma.
Ostryż długi, zawierający kurkuminę. Jak działa? Przede wszystkim my znamy ją jako przyprawę, natomiast badania w ostatnich lat prowadzone są w kierunku działania przeciwnowotworowego, działania przy chorobie Alzheimera, działania przeciwzapalnego i działania przeciwmiażdżycowego, jak również w profilaktyce zawałów serca. A więc jak widzimy, bardzo wartościowa i cenna przyprawa. Kolejna przyprawa to Ostropes plamisty. Cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów. Pacjenci chętnie kupują preparaty z ostropestu plamistego i stosują je rzeczywiście w codziennej diecie. Pamiętajmy, że wysiłek fizyczny pobudzi nasz organizm do szybszego i efektywniejszego trawienia oraz spalania kalorii. Czego dębiczanie życzą sobie z okazji świąt Bożego Narodzenia? O jakim prezencie marzą i czy wiedzą, dlaczego choinka jest symbolem świąt? Te i inne pytania zadali reporterzy naszej telewizji. Z końcem XIX wieku choinka zjawiła się w Anglii i Francji. Od tego czasu stała się najbardziej charakterystycznym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Dębiczanie z okazji świąt Bożego Narodzenia życzą sobie przede wszystkim zdrowia. Za najlepszy prezent uważają spotkania w gronie najbliższych osób. Wie pani, co najmniejszy drobiazg cieszy? Według mnie, tak ja uważam przynajmniej. Zawsze jakaś drobnostka cieszy. Nie mam wymarzonego prezentu. Żeby rodzina była zdrowa, no nie najważniejsze, bo reszta przyjdzie sama, także tak to jeszcze. Jeśli będziemy zdrowi, no to wszystko osiągniemy, a tak jeśli nie będzie zdrowia, no to niestety. Życzymy wszystkim wesołych świąt, rodzinie i tak dalej. A kogo byś chciał pozdrowić jeszcze? Babcie, dziadzia, ciocie, wujka. Dla wszystkich moich znajomych, koleżanek i kolegów, dla mojej rodziny i rodziny za granicą, ale pewnie mnie nie będą słyszeć, bo... I po prostu no, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, spokojnych świąt, spokojnego roku i co jest najważniejsze w tych czasach, dobrych ludzi dookoła, bo jednak tego nam bardzo brakuje, bo gdyby na przykład wszyscy byli dookoła bardzo w porządku i przyjaźni dla innych, to nam się też lepiej żyło i jakoś to inaczej by to życie jednak biegło, także zdrowia i dobrych ludzi przyjaznych dookoła, mniej tych złośliwych. Więcej życzeń mieszkańców w naszej sądzie, emitowanej na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. I na koniec w imieniu całej redakcji Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR życzę Państwu rodzinnych, spokojnych, wyjątkowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz zimowej, śnieżnej, świątecznej pogody i dużo prezentów pod choinką, a także tego, żeby się Państwo nie przejedli. Do zobaczenia.